Siemanko kochani, witajcie w nowym sezonie 2024. Pierwszy nasz wypad na wodę. Pogoda nas trochę nie rozpieszcza, wczoraj sypał śnieg jeszcze, ale jeziorko już rozmarzło. No i zdecydowaliśmy, że w końcu trzeba już wypłynąć, bo ileż możemy czekać na lato, które i tak w miarę szybko nie nadejdzie. Płyniemy dzisiaj na Wyzwanet. Mamy informację tutaj, że fajne sztuki siadały chłopakom ostatnio na wyjeździe, nawet po 5 metrówek. Więc sprawdzimy tutaj brzegi, mamy fajne miejscówki koło Glommy i będziemy jechać na przepływ Wyzwanet. Sprawdzimy też w naszej miejscówce pod mostem, może będą jakieś fajne szczupaki tam siedzieć. Jak nie, no to płyniemy na koniec Wyzwanet i będziemy tam szukać jakichś fajnych sztuk. Zobaczymy, co się uda złowić. I co? Sezon 2024, Team Thunder Pike uważamy za otwarty. Takie małe zapisy, prawdopodobnie to może być okoń. Pierwsze rzuty, sprawdzimy, co tutaj piszczy. Woda ma ile stopni? 2,1 stopnia, troszkę zimno. No może uda się coś wyskrobać dzisiaj. Trochę pogoda zamglona, później mam trochę słoneczko wyjść. Zrobi się troszkę cieplej, na razie mamy 0 stopni. Przepłynęliśmy tutaj do naszej pineski. Kuba zrobił lekkie okrążenie i znaleźliśmy drobnicę. Też jakieś szczupaki nad nią pływają, więc spróbujemy tutaj coś wyhaczyć. Mamy pierwszą rybę u Kuby. No i jakie branie było? Szczupak mały chyba. Jakie branie? Tak? Na branie, no. Czyli już trochę się ruszyły te ryby. Raczej szczupak mały, bądź przystosowany. Już blisko. Chyba szczupak. Ale raczej malutki. Ale jest pierwsza rybka. Chcesz do podbieraka? Chyba nie. No szkoda, żeby podbierak smaltretował. Ale mamy pierwszą rybkę. Ma sobie dużo pijawek. Zobaczcie sami. To znaczy, że ryba w tym okresie jest denna. Wiruje przy dnie. Ale nie wiem, jak jeszcze 60. Ręce zrzucają. Pana rybka. Kondycja mi się zrobi bardzo. Niech poubierana. Ale... Nie tak. Piona, pierwsza ryba dnia. Pierwsza ryba dnia. Nie jakoś mocne, ale wyczuwalne dosyć. I proszę bardzo, mamy kolejną. Szczupak również. No, czyli to jest podobnie jak w zeszłych latach, czyli będą tutaj działać ciemne gumy. Wczesną wiosną. Ale to też będzie szczupak. Tak. Nawet mniejszy niż tamten. Tak. Chłopaczek malutki. Czekamy na mamie jak będziesz. Czekaj, wołaj mamy. Ciężko właśnie ogólnie się przebić przez te drobnice, bo naprawdę nie widzieliście tego, ale jak płynęliśmy z tamtej strony, cały ten pas była drobnica non stop, tak od 8 do 6 metrów była non stop zbita drobnica, cały czas. Też właśnie ciężko jest się przebić przez te drobnice, żeby na te drapieżniki zauważyły nasze przynęty. Ale jakoś będziemy próbować, troszkę wyżej, troszkę niżej. Kuba trochę przy dnie poluje, ja bardziej tak właśnie powyżej na tą drobnicą staram się prowadzić przynętę, żeby te szczupaki jak stoją, to w miarę żeby widziały moje przynętę trochę wyżej i w nią zaatakowały. Zobaczymy, która metoda bardziej się sprawdzi dzisiaj. Na razie Kuba 2-0 jest. Jest, w końcu mamy coś po prawie 3-godzinnej przerwie. Kuba w końcu coś zaciął. No strasznie teraz się zrobiło. O, już fajny. Podbierak? Może nie. Dobra, to
No w końcu, przebiliśmy w końcu tę pastę. No i walnął z głębszej, wiesz? Ojej. Tyle czekania. Tyle czekania na tę rybę. Ja właśnie zaciąłem, bo myślałem, że mam rybę. A to był zaczep. W tym samym czasie Kuba właśnie zaciął. No taki pod 70 jest, mi się wydaje. O, coś koło 70. Patrz, mamy prawdopodobnie albo dużą rybę, albo jakieś przechaczenie. Nie, nie jest duża, tylko mówię, że jest chyba przechaczona, wiesz? Nie walczy w ogóle. Rybę, że sandwich, ale w ogóle nie walczy. Ale przybył siatkę, wiesz, bo wydaje mi się, że nie jest ciężki, ale sobie waży. Jeśli to jest sandwich, to będzie fajnie. No tak, właśnie patrzę, chcę sobie cygara odpalić. Ciężki, a... ciężki, szybki. Duża ryba? Szybki siatka, ciężki jest. Do góry. Do góry go, do góry go, do góry go. Nie widzę jeszcze nic. Fajna rybka, fajna rybka. No, ładnie się patrzy. O, ten już fajny. A na co to było? Herring, wszystko. Herring. Rymy. Ile tam mamy? 82. No, jeden. Jeden. Ale bardzo gruba rybka właśnie. A to się nie zrób. To było już, gratulacje, już piąty dzisiaj. Ale kurde, taka to tutaj ładnie, do prawie, już tysiąc. Idziemy dalej. Rafał ma jakąś rybę. Ale też strasznie słabo. Upewnił. Malutki szczupaczek jakiś. Bardzo od boku uderzył. 40. Widzisz? Mhm. Ale patrz, widzisz jakie ma rany? Mhm. Ale malutki szczupaczek. Ale widać, że... Zobacz. Mhm. Po ramę. To jest stary. Ale jest. Dobra. A też no, widzisz? Pijawka. Nic. Trzeba chyba się kierować na krótsze wody. Zobaczymy, będziemy szukać. Mamy szczupaczka u Rafała. Ale bardzo tempo. Słabo zapięty być może. A nie, jeszcze się trzyma. Ale też ma rany. Rany po tym. Stare rany po otarciu. Widzicie jak jest. Nie trafił dwa razy i się trafił od tyłu. Ojej, ale mnie chlapał. Ale dziki. Masakra ryba. Widać, uderzono było. Oj, ładnie się. Dawaj go do wody. Tak, ma kolejną rybę, szczupaczek, też malutki. No, ale strasznie słabo, strasznie słabo. Znowu widziałem po żywce tylko. Słabo biorę. Bardzo ładnie. Ale ten zaatakował, ale po żyłce, nic w ogóle nie było żadnego puknięcia, tylko po prostu... Wessa po prostu puknięty. Po żyłce widziałem, jak tylko żyłce tak odbiła do dołu. Może się sam wychodzi. Kończymy na dzisiaj. Bilans. 10 szczupaków, 5 na głowę. Ja dołapałem piątkę, Kuba też. O, czekajcie, bo kamerka troszkę brudna. A, tak. Ja złapałem piątkę, Kuba złapał piątkę, po 5 na głowę, na 4 stopniach. Ryba największa 80. Ryba największa 82,5. Mi się według mnie, jak na początek sezonu, dobry wynik. Chociaż mogło być lepiej, ale ciężko było ogólnie znaleźć tę rybę. Dużo bardzo drobnicy, nawet mi się tym nie, bardzo nie sugerowali, bo tam gdzie była drobnica, to staraliśmy się łapać, nic nie złapaliśmy. Bardziej właśnie te ryby siedziały na 2 metrach, 3 maksymalnie. Wszystkie bardzo delikatnie brały.
bez jakichkolwiek uderzeń mocnych. Znowu jeszcze ryby otępiałe widać po nich. No ale to teraz będzie już coraz lepiej, mi się wydaje. Z tygodnia na tydzień coraz się przyszła woda, jak już będzie 7 stopni, to mi się wydaje, że będzie już idealna. No co, zwijamy się, Kuba już tu spina nam łódkę. Jeszcze małe przygotowania i jedziemy. Nie, Kubuś? Tak jest. Kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to zostawcie lajka. I do zobaczenia przy następnej okazji. Siemano. Jak tam, Kubuś? Tragedia, kurwa, dzisiaj. Zimno. Nie no, dobry jest. Ale zimno.